Panie Waldemarze, a jest gwarancja? Oczywiście do studni jest gwarancja u mnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, szczęśliwej drogi. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Będzie pan zadowolony, panie Edmundzie, wszystkiego dobrego. O, już mija linię gwarancyjną bramy, linię mojej studni. Także biegnę zamknąć bramę, kasujemy numer i pijemy browarka. Cześć wam, tą piękną asterkę bożą kupiłem za 980 zł od mojego znajomego. 980, bo wiecie, 1000 minus flaszka. Znajomy miał ten samochód przez 18 lat, był do niego bardzo przywiązany, bo między innymi jechał nim do ślubu. To jest bardzo fajna, bogata wersja. 1.6, benzyna, 101 koni, 99 rok. Ja zadeklarowałem się, że zrobię z tym autem porządek, jeszcze ktoś się nim pocieszy i nie skończy na złomowisku. Robimy sobie taki walk around wokół auta, w którym omówię wam jego stan, pokażę wszystko. Omówię wam też silnik od lewa do prawa. I potem bierzemy się do pracy. Zacznę od maski, bo wygląda fatalnie. Jakieś wieloletnie osady, czy nie wiem co to jest. Już się bałem, że ta maska będzie do lakierowania, ale patrzcie tutaj. O, tutaj przyłożyłem na chwilę polerkę i okazało się, że to wszystko będzie do naprawienia, do wypolerowania. Reflektory również do wypolerowania, bo są całe wypłowiałe. Zderzak też do jakichś poprawek lakierniczych. Prześwituje czerwony kolor, a przejdziemy w tę stronę. Co tu się jeszcze dzieje takiego? Ten samochód jest dobrą bazą do tego, żeby jeszcze komuś posłużył, dlatego że ma zdrowe progi. Zdrowe progi i zdrowy spód. Mój kolega go trzymał przez kilkanaście lat w garażu. No wiadomo, że są jakieś tam rdzawki. Jeżeli chodzi o opony do wymiany, bo są bardzo spękane tutaj, to są jakieś stare wielosezony, bardzo spękane są po bokach, jeszcze bieżnik obleci, ale pamiętajcie, na to też patrzcie, czy tutaj nie są spękane opony, bo to jest wasze bezpieczeństwo. Hamulce to po tarczach, no z tej strony jest ok, ale jeszcze zobaczymy, będziemy wymieniali na pewno hamulce, tarcze, klocki, zobaczymy co tam głębiej się kryje w wahaczach i tak dalej. Tu na pewno musimy znaczek uzupełnić, pójdzie pełny detailing, deironizacja tych felg. O, zobaczcie, tutaj ta wersja jakaś 100, nie znam się na tym, ale bardzo bogata. Znajomy opowiadał, że bardzo bogata. Jedziemy sobie do środka. Dobra. No tak jak mówiłem, wersja bogata, bo z komputerem, na którym się nawet dużo rzeczy pokazuje, jakieś tam średnie spalanie i tak dalej. O! Już nie tyka? Coś tykało przed chwilą. Tutaj do wymiany mieszek będzie. Też mieszek, wnętrze do uprania. Chociaż już też wstępnie je tak wyodkurzaliśmy. Zobaczcie, jest szyberdach. Szyberdach, który działa. No dobra, nie działa, bo... A, bo kluczyka nie ma, ale tak to działa. Ta podsufitka, która nam z tyłu opada, też naprawimy. Zobaczcie, kierownica wielofunkcyjna. W ładnym stanie nawet. A, nie powiedziałem wam przebiegu w ogóle. Przebieg jest... Czekajcie, znajdę kluczyk. Ten nie, ten jest od Ferrari. O, ten jest od tego. Dobra. O, przebieg jest 264 tysiące. Nieduże. Lecimy dalej. Co tu się dzieje? Z tyłu no korbotronik. Tu wstępnie poodkurzane. Oczywiście całe auto do polerki. Tutaj jak z tymi tarczami? E, ładne, one chyba były wymienione nawet. Bagażnik. Coś wisi. Też już wyodkurzaliśmy. Ciekaw jestem, co tu się kryje pod tą podłogą.
kurze, jakiegoś szpeju. No tutaj jakieś uszkodzenia zderzaka. O, tutaj się dzieje. Ta strona jest zła. To trzeba będzie naprawić. To też trzeba będzie naprawić. Pełnorysek z tej strony. I trzeba będzie wymienić ten błotnik, ale już go kupiłem. Ma ogromne wgniecenie tutaj. Kupiłem go za 70 zł. No, także tak to wygląda. Teraz przejdziemy sobie do silnika. Co się kryje pod maską? Widzę tutaj brak wyciszenia, ale nie wiem, czy fabrycznym było, czy nie. Dowiem się. Brak tutaj osłony spod spodu silnika. Też chyba może nie było. O, to. Żarówka wypadła. Tak to silnik bardzo ładnie chodzi. Rozrząd będzie do wymiany. Wymienimy też świece, przewody, oleje. Jakiś tutaj jest mały wyciek. Może też to zobaczymy, co się dzieje. Do naprawienia jest piąty bieg, bo nie wchodzi. Też naprawimy oczywiście. Akumulator jest jeszcze dobry. On się rozładował, ale był jakiś czas temu wymieniany. Tu co to jest? Jakiś alarm podłączony. Zrobimy z tym wszystkim porządek. No i tak to wygląda. 980 zł. A naprawdę fajne autko do odratowania. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć najważniejszego, czyli w tej Asterce Bożej za 980 zł w tamtym roku było wymienione sprzęgło za 2700 zł i hamulce, tył, tarcze i klocki, bo później dopiero zobaczyłem, że były robione. No, to chyba warto było ją kupić. A jeszcze patrzcie na to, w ogóle o tym nie wiedziałem, nie widziałem wcześniej tej wlepy, nie pytałem o to znajomego. Półtora roku temu był wymieniony rozrząd kompletny, 7000 km temu. Także kolejne miłe zaskoczenie i to oszczędność, bo to jednak pewnie z 1200-1300 zł kosztowało. No i super. Poranna kawka wypita, psy, jak słyszycie, pewnie szczekają, kurki robią koko-ko i z Asterki coś tam już powstaje, a wybaczcie za bałagan, ale każdy artysta tworzy z nieładu ład, podobnie mam i ja. Tutaj widzimy, jak artystycznie urzeźbiony jest błotnik. Nie no, tak naprawdę to my to pospawaliśmy, bo były dziury już. A teraz po prostu będę musiał wyprowadzić z tego jakiś rancik. Nie cierpię roboty ze szpachlą. Straszna sprawa. Tutaj przednie zaciski już dostały kolorytu. Możecie się śmiać, ale mnie się to podoba. I nie wiem, czy to jest straszne, czy śmieszne, ale czerwone zaciski mi się podobają. Jak widzicie, wjechały już nowe opony Goodride. Bardzo dobra chińska firma, 640 zł za 4 sztuki, wielosezony, ale kurczę, no chyba lepiej takie mieć niż tam 10-letnie inne chińskie opony, które tak już hałasowały, poza tym były niebezpieczne, co wam pokazałem na początku filmiku. A teraz już to tak wygląda. A błotniczek jeszcze zobaczcie, też już jest zamieniony. Pasuje jak pasuje, jeszcze będziemy go tutaj ustawiać. 70 polskich nowych złotych i od razu co innego. Ta maska mnie jeszcze straszy nadal, ale niedługo będę się brał za polerowanie. Najpierw muszę zrobić najgorsze, czyli wyprowadzić tą okropną szpachlę i ten okropny błotnik. Dobra, biorę się do pracy. Ok, błotnik w
wstępnie polakierowany bardzo słabej jakości sprayami. Oczywiście tutaj będzie widać, że coś było tam rzeźbione, bo będę nad tym siedział 2 dni i się jakoś specjalnie starał. To jest stare auto. A to wiecie, wszystko by musiało te podkłady wyschnąć na mokro, to czyścić wszystko. Ja po prostu to zrobiłem tak, żeby było w miarę dobrze i szybko. Tutaj mi się zważył, o tutaj zobaczcie, mi się zważył lakier. Tu w miejscach, nie dziwię mu się, kosztował 14 zł. Ale to sobie wypoleruję papierem ściernym, zjadę to i wypoleruję i powinno być dobrze. No i co? No i czekam, aż wyschnie. I tyle. Dobra, zobaczmy, czy jest jakaś różnica. Tu wygląda tak. Zapamiętajcie. A tu tak. Chyba jest. Zdecydowaliśmy się na założenie innej maski, bo stamtąd nic nie dało się zrobić. Ta maseczka kosztowała 150 zł, a jest o wiele lepsza. Ma tylko tutaj takie coś, co zrobimy zapraweczkę i będzie mało widoczne. Natomiast tamta była już od spodu trochę zardzewiała i ta jej powłoka, która mówiłem na początku filmiku, że to jest jakiś tam wieloletni osad, to tak naprawdę nie wiem, co to było. To było źle coś pomalowane sprayem i nie dało się już nic z tym zrobić. Jakieś takie żółte osady, nie wiem, jakieś bąble tam były. Właśnie czyszczę papierem ten błotniczek, który lakierowałem i jak tak patrzę po tym samochodzie, to wszędzie trzeba go będzie przejechać papierem ściernym 2500, żeby zredukować te rysy wszystkie, które na nim są i dopiero potem wskoczy na to polerka. Taki mam sposób. Nie wiem, czy on jest zgodny ze sztuką, że najpierw się element w sumie matowi papierem 2500, a potem robi polerkę, ale wiem, że działa, bo wielokrotnie tak robiłem. Dobra, biorę się do pracy. Coś mnie zaatakowało. Jakaś niebieska ważka.
jeszcze jedna kurde rzecz wyszła z tą Astrą Bożą, no. Patrzcie. Patrzcież. Chłodnica. Chłodnica. Proszę bardzo. Uszkodzona. I ciekło sobie powoli, ale jaka tu już zjechana. Na szczęście tylko 155 zł. I zakładamy. Problemu ze zdjęciem nie było. Proszę, by wybaczone wszystko. Ale samochód miał już w sumie być wydawany, a tu jeszcze patrzę, pochyliłem się tam, a tam mówię coś czerwonego. Kawałek płynu chłodniczego. No i co? No i wymieniamy. A tak wygląda Astra Boża za 980 zł już po naszych naprawach. Zanim pokażę Wam ładne przebitki z tego auta, to powiem, co było naprawione. A naprawione było wszystko, o czym mówiłem na początku, że jest zepsute. Dobra, zacznijmy od początku, czyli reflektory przednie zostały wypolerowane. Maski nie dało się niestety odratować, ale kupiliśmy ładną ze szrotu za 150 zł. Lakier cały przejechany papierem, 2500 na wodę. Następnie dwuetapowa korekta lakieru. Prezentuje się no naprawdę rewelacyjnie. Przejdziemy tutaj do kół teraz. Opony nowe, Goodride wielosezonowe. Pomalowane zaciski. Dekielki w felgach, w tych kołach zostały też zamontowane, bo nie było. Hamulcy nie ruszaliśmy, bo były i są naprawdę ładne i klocki są nowe. Chyba w tamtym roku były wymienione, z tego co wiem. Co tam dalej, co tam dalej? Wycieraczki z przodu i z tyłu wymienione na nowe. We wnętrzu jakie zmiany poczyniono? O Jezu, uderzyłem w telefon. Jakie zmiany poczyniono? No na pewno sprzątanie, pranie. I co jeszcze? Aha, i przejechałem wszystko takim fajnym przyczerniaczem, środkiem do konserwacji, do zabezpieczenia plastików Omega z K2 o zapachu wiśniowym. Czy tam o smaku wiśniowym? Nie wiem. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Mieszek od gałki zmiany biegów. I od razu, jeżeli jesteśmy przy biegach, to piąty bieg naprawiliśmy, bo nie działał i uszczelniliśmy skrzynię. Tutaj mieszek od ręcznego i ręczny też trzeba było naciągnąć. Naciągnęliśmy i jest naprawdę ręczny petarda. Jeszcze taki schowek wleciał, który nam zostawił mój kolega gdzieś w bagażniku. Także wleciał, jest fajny. Jeśli chodzi o podsufitkę, tu się trochę wstydzę, bo nie chciało nam się tego ściągać wszystkiego. Jest naprawiona w ten sposób. To ciemne, co takie widać, to jest po prostu cień, ale została przyklejona klejem do tapicerki. Nawet jej nie ściągaliśmy, po prostu od tyłu ją odkleiłem i przykleiłem. Wcześniej cała ta podsufitka wisiała. No wygląda to tak. Nie jest to Rolls Royce z układem gwiazd, ale wiecie, no. Auto za 980 zł, a przynajmniej nie będzie szorowała komuś po głowie ta podsufitka. Co tam dalej, co tam dalej? Zobaczcie lakierek jaki ładny. O. A, z tyłu tutaj musieliśmy wymienić amortyzatory i sprężyny, dlatego że pękła jedna sprężyna. No i zrobiliśmy już cały komplet. Tutaj mam słaby dostęp do tej strony, bo jest ściana, ale zrobiłem, a to Wam pokażę zresztą na przebitkach, jak to wygląda. Zrobiłem ten błotnik, bo miał tu dziury i tam na początku miał dziury. Pomalowany tanimi sprayami i myślę, że dobrze już wygląda. Zobaczymy sobie teraz, co pod maską zostało poczynione. Nie wiem, czy dam radę otworzyć jedną ręką. O
Dobra, już otworzyłem. Nowy olej, półkaneczka najpierw olej i ceratek do tego. Nowe świece, przewodów nie zmienialiśmy. A nie, czekaj. Nie, zmienialiśmy też. Tak, zmienialiśmy też przewody. Do tego, no oczywiście filtry, osłony spod spodu wcześniej nie było. No, nie wiem, czy będzie widać, teraz już jest. Tego nie mogę znaleźć, ale jak znajdę, to kupię. Ktoś mi chciał to sprzedać za 20 zł, ale urwał się z nim kontakt. To jest taka osłona termiczna i tutaj już jest bardzo w bardzo brzydkim stanie, ale to też zmienię. Odłączyliśmy alarm, który tutaj był, bo wkurzał. Proszę, tu karteczka ładna z wymiany oleju. A tutaj karteczka z Cerateka, że był wymieniony. Uzupełniliśmy płyn hamulcowy, płyn wspomagania, płyn chłodniczy. A, ważna rzecz jeszcze. Jeszcze naprawiliśmy, znaczy naprawiliśmy, kupiliśmy używaną sprężareczkę. Tam jest. Sprężareczka klimatyzacji. Nabiliśmy klimatyzację i działa. Okazało się, że tylko sprężarka była przytarta,